Witam Was na kanale firmy Dospel. Nazywam się Dariusz Szymczak. Jesteśmy na kolejnej inwestycji naszej. Mamy budynek 400 metrów dwupiętrowy. Chcecie się przekonać, jakie zastosowaliśmy rozwiązania? Zapraszam do środka. Jesteśmy na dole w największym pomieszczeniu tej inwestycji. Chłopaki kończą montować rekuperator firmy Berluf Celen 800. Zastosowali tutaj dwa tłumiki na nawiewie i na wywiewie, żeby wyciszyć jak gdyby przepływ powietrza. Cała instalacja składa się z rur Spiro, czyli metalowych. Będzie docieplone wełną o grubości 3 cm. Tu po prawo powstaną gabinety, po lewo będą pomieszczenia socjalne. Tutaj nasz kolega Gracjan przycina rurę tak zwaną Thermoflex. Jest to rura, która stosuje się do wentylacji już końcowej przy anemostatach. W skrócie Celena 800 firmy Berluf. Dwa wymienniki krzyżowo przeciwprądowe, nagrzewnica wstępna, automatyczny bypass. Polecam. W pomieszczeniach socjalnych zastosowaliśmy centralę podwieszaną firmy Berluf Spartan. Będzie ona służyła do nawiewu i wywiewu z pomieszczeń socjalnych, czyli WC, łazienek, pomieszczenia kuchennego oraz pomieszczeń gospodarczych. Tutaj jak widzimy mamy otwory już zrobione do czerpni wyrzutnie FI-125, natomiast z tej strony otwory są już do nawiewu i wywiewu z pomieszczeń. Jak widzicie tutaj mamy centralę wentylacyjną firmy Berluf Spartan. Jest ona z odpływem skroplin bocznych, co daje nam faktyczne 20 cm podwieszenie pod sufitem. Dlaczego Spartan? Grupa energetyczna A, 20 cm grubości, krótce przyłączeniowe płaskie z możliwością przejścia na okrągłe, wymiennik krzyżowo przeciwprądowy, bypass automatyczny. Idziemy teraz na piętro, gdzie jest podzielone na dwa mieszkania i tam będą zamontowane dwa Spartany. Tą inwestycję nagrywamy na samym początku. Jak widzicie, prace idą bardzo szybko. Dziękuję, że byliście z nami. Subskrypcje i łapki w górę są dla nas bardzo ważne. Dziękuję Gracjan, dziękuję Rafał. Do zobaczenia na następnej inwestycji. Na razie.